Cześć, witamy serdecznie na kanale Tropical. Jestem Marcin, a to jest Marcin. Cześć, witam Was. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, czym żywią się ryby w ich naturalnym środowisku. Dzisiaj porozmawiamy o typach pokarmu i o tym, jak je dobrać do poszczególnych gatunków ryb. Tak, dlatego przygotowałem różne produkty, żeby pokazać Wam, jak one wyglądają. Oprócz tego mam nadzieję, że uda nam się też pokazać skarmianie niektórymi z nich. Brzmi to smakowicie. Więc zobaczymy, jak zachowują się poszczególne formy tych pokarmów w wodzie. Tak, w naszej ofercie liczba form jest naprawdę spora. Mamy tak naprawdę proszki, płatki, granulaty, sticksy, tabletki. Wszystkie one zachowują się inaczej w wodzie i też jedzone są przez różnego rodzaju ryby. Może ja pokażę po kolei, jak to wygląda. Zaczynamy od proszku. Mamy proszek, który z założenia przez nas wszystkich traktowany jest jako pokarm dla narybku. Natomiast równie dobrze może być używany jako pokarm dla małych gatunków ryb. Niekoniecznie ich narybku, ale już form dorosłych. Takich jak na przykład co? Małe razbory galaksy albo makulaty? Tak, dokładnie. One oczywiście zjedzą też trochę większe pokarmy później, natomiast gdzieś tam będąc średniakami kupionymi w sklepie, które mają na przykład centymetr, półtora, świetnie radzą sobie z proszkiem. No tak, mała ryba, mała buzia, mały pokarm. Dokładnie, dlatego też mamy przygotowane takie pokarmy, jak chociażby mini flaki, czyli małe płatki, które też bardzo chętnie jedzone są przez tego typu ryby. No i chociażby granulat w wielkości XXS. No, tutaj mamy akurat przykład ProDefensa. A, czyli tej naszej linii wspomagającej odporność ryb dzięki obecności bakterii probiotycznych. Tak, tak, ma to świetny wpływ na wzrost, na zdrowie ryb. Także pokarm naprawdę polecany. Mówiąc dalej, mamy płatki. Płatki występują w różnych kolorach, nie dla naszej satysfakcji, ale też z tego powodu, że... Mają różne składniki. Tak, tak, i one też wpływają na to, czyli akurat tutaj widoczne są zielone, no mają rzeczywiście sporo spiruliny, ale są również płatki zawierające różnego rodzaju inne algi, są płatki typowo wybarwiające, jak chociażby Vitality and Color, one akurat w tym mają przypadku... Mają mnóstwo astaksantyny. Dokładnie tak, dokładnie tak. Następną grupą tak naprawdę są różnego rodzaju granulaty. Wspomniałem o takim najmniejszym granulacie, czyli tym ProDefense XXS. To jest półmilimetrowa granulka, czyli naprawdę faktycznie miniaturowa. Mało, no? Dokładnie. Mamy też małe granulki, które idealnie sprawdzą się przy rybach kąsaczowatych, do 4 cm. Mamy troszeczkę większe granulki, które też gdzieś tam łapią się w przypadku takich ryb, ale mamy też granulki dużo większe i mamy też granulki zrobione w trochę innej formie, czyli w tym przypadku chociażby jako softline. Softline, tak, czyli nasze czyli miękkie granulki. Miękkie granulki, dokładnie. Ja wysypałem tutaj akurat pokarm dla ryb z Afryki. I one faktycznie są miękkie. Są miękkie. Co jest plusem tego typu granulatu, to przede wszystkim to, że on nie pęcznieje. No bo jakby sam w sobie jest już wilgotny, więc w wodzie nie pęcznieje, nie pęcznieje też po zjedzeniu przez ryby, co jest bardzo ważne. No oprócz tego akurat tego typu pokarmy naprawdę mają bardzo zachęcający skład i zapach dla ryb, także są bardzo chętnie jedzone. Występują w formach dla ryb z Ameryki, dla ryb z Azji i chociażby dla ryb z Afryki. Tutaj w przypadku Afryki mamy podział na ryby mięsożerne i roślinożerne. To jest Africa Herbivore. Dokładnie tak. Idąc dalej mamy chociażby sticksy. Sticksy takie czyli takie pałeczki. Tak, takie najmniejsze pałeczki dla krewetek. Natomiast oczywiście mogą je też jeść jakieś inne, chociażby małe kraby. Krewetki, kraby ogólnie, skorupiaki. Pewnie, i pewnie też ryby by się na to skusiły. Jakieś raki, Camparellus pasquarensis. Oczywiście, oczywiście. No i później mamy coraz większe wielkości sticksów, łącznie ze sticksem tej dużej wielkości, który chociażby no występuje. To już musiałaby zjeść ryba o całkiem sporej. No tak, mamy taki produkt dla karpi koi, więc dają sobie z tym radę. Natomiast no, na pewno faktycznie podoba ci się to. To naprawdę przypomina mi ochotkę. Tak, i Red Miko sticksy, one świetnie przypominają ochotkę, są bardzo chętnie jedzone przez ryby, świetnie wybarwiają te ryby. One pływają po powierzchni, prawda? Pływają po powierzchni, bardzo chętnie są jedzone przez chociażby takie ryby jak gurami. Trętniki, tak, tak, bojowniki. Tak, tak.
ale nie tylko te, ponieważ i tak, wiesz, większość ryb w akwarium, które nie jest zbyt wysokie, i tak podpływa do powierzchni, i tak gdzieś tam sobie łapie ten pokarm. Ostatnią taką grupą, chyba największą, mamy tabletki. Natomiast zanim wspomnę jeszcze o tabletkach, to wspomnę o czymś, co czasami jest mylone z tabletkami, czyli chipsy. One wyglądają jak takie małe wafelki, natomiast są, no, są dość twarde. Czyli najchętniej jedzone są przez ryby albo duże lub średnie, czyli na przykład pielęgnice, albo przez sumowate ryby, ponieważ świetnie sobie toną, więc łatwo jest je znaleźć gdzieś tam przy dnie. Czyli ryby o większym otworze gębowym. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A wracając do tabletek. Mhm. Co do, tutaj może zaczniemy od, jak już wspomniałem o tych wafelkach, to mamy tutaj wafelki trochę większe, które tak naprawdę są, powiedzmy, dla ryb wszystkożernych, żerujących przy dnie. Natomiast oprócz tego mamy różnego rodzaju tabletki. Mamy nanotabletki, czyli takie tableteczki, które fajnie sprawdzają się w przypadku krewetek. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma akwarium z krewetkami, z reguły nie ma ich zbyt wielu, więc też pokarm nie może być zbyt dużej ilości podawany. No a później mamy tabletki tego typu, jak te tutaj widać. One są takie fajne, okrągłe, fajnie toczą się po dnie, z chęcią są, wiesz, ganiane przez ryby jak jakiekolwiek kirysy, bocje. Wszystkie te takie, które żerują przy dnie. Dokładnie, dokładnie tak. No i przechodzimy sobie do pokarmu, już do takiej tabletki, która jest fajna, okrągła i płaska. No i plus tej tabletki przynajmniej... One są płaskie z obu stron. Są płaskie z obu stron i plus tej tabletki dla mnie osobiście jest taki, że zawsze miałem problem ze zrobieniem, wiesz, zdjęcia czy filmu moim rybom. Natomiast w tym przypadku możemy tą tabletkę przykleić do przedniej szyby i na spokojnie czekać, jak ryby zaczną ją jeść, i wtedy fotografować i kręcić swoje ryby. Oprócz tego tabletka powoli się rozpuszcza, więc też powoli te resztki, których ryby nie zdążą zjeść, skubiąc ją, opada na dno i te ryby, które nie dają rady do niej dopłynąć, zbierają resztkę z dna. Ekipa czyszcząca. Dokładnie. Zostały nam w sumie bardzo fajne tabletki, które mają, są jakby stworzone specjalnie pod ryby roślinożerne, czyli większość ryb zbrojnikowatych. Które, przypomnijmy, są perywitonożercami. Tak, tak. Co ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o skład. Tak, oczywiście. No, skład w tym przypadku, w przypadku, który mamy tutaj na stoliku, to są akurat dwie tabletki, które mają ten sam skład, natomiast mają różną wielkość, czyli są to produkty dla ryb roślinożernych. Mamy również tego typu produkt dla ryb mięsożernych, również dla zbrojników mięsożernych. Natomiast skupiając się na tym pokarmie, jest to pokarm, który zawiera 5 rodzajów alg, czyli w samym pokarmie jest bardzo duża ilość różnorodnych alg. I przede wszystkim jest to pokarm zrobiony, tak jak powiedziałem, w dwóch formach, czyli mamy mniejszą w momencie, kiedy mamy tylko kilka małych zbrojników czy średnich zbrojników. No to dajemy im mniejsze. Oczywiście, krewetki bardzo chętnie to jedzą, natomiast w tym przypadku świetnie radzą sobie z tym duże zbrojniki albo duże grupy mniejszych zbrojników. No już widzę takiego pana Kue Nigrolinatusa dosiadającego. Przystane, taką... nie? Tak. Wygląda świetnie, ale mamy coś jeszcze fajnego, akurat w przypadku pana Kue sprawdziłoby się świetnie. To na pewno wiesz. Tak, żel formula. Tak jest. Jeden z naszych, no, naprawdę innowacyjnych produktów. Innowacyjnych i przede wszystkim o tyle ciekawych, że można go zrobić samemu w domu. Czyli taki pokarm DIY, zrób to sam. Tak, mamy saszetkę, mamy w niej proszek, mieszamy go z wodą i robimy sobie pokarm. Natomiast nawiązując do tej pana Kue, są różne sposoby karmienia tym pokarmem, ale o tym powiemy w następnym programie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Tak jest, do zobaczenia.